Dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Ja jestem Dokness, a to jest moja dzisiejsza walentynka, czyli Smurfik. Zostaniesz moją walentynką? Znaczy już jakby jesteśmy swoimi walentynkami. A, no to masz ciasto. Mam ciasto, dzięki. Ojoj, poleciał w przepaść. No trudno. Dzisiaj jest jeden z najbardziej depresyjnych dni okresu dojrzewania dla wielu. A my dzisiaj będziemy jeszcze to potęgować faktem, że będziemy sobie zabijać widzów. Więc wszystko si i voila i w ogóle fajnie, stawcie łapkę w górę. Panda. Panda? No co chodzi? Panda, lajka pod filmem. Panda, lajka pod filmem, że zostawcie lajka. Ej, bo ta panda to generalnie prawie została wypchnięta. No dobra, słuchajcie, właśnie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i pamiętajcie, filmy są codziennie, więc let's go. Dobra, zacznijmy od tego, że wezmę sobie Wanda. O kurde, nie umiem nawet pisać, no dobra, nieważne. Biorę sobie Wanda, odtąd dotąd. Wszyscy na serce. Uwaga, 3, 2, 1. Dobra, set 0. Nikt nie spadł, dobra, nikt nie spadł. Więc dzisiejsze jakby walentynkowe zabijanie odbędzie się na sercu, żeby było, wiecie, jakby klimatycznie, żeby było fajnie. I w ogóle myślę, że chyba walentynki nie jedna osoba by chciała zginąć. Więc dzisiaj będziemy urzeczywistniać marzenia. No troszeczkę tutaj jest, Smurfik. Słuchaj, z racji, że jesteś moją walentynką, no to może, nie wiem, powinniśmy jakoś razem, wiesz, jakby... Ten teges? Ludzie chodzą do kina, a my dzisiaj przyszliśmy na zabijanie widzów. To o, też idealnie. Jest dobry, jakby wiesz, dobry film czy coś. Dobra, fajnie. I powiedz mi, czy masz jakieś takie swoje... Ej, tam tuś zginął. Tam tutaj tuś ewidentnie zginął. Tutaj tuś zginął. Dobra, nieważne. Ale masz jakiś pomysł na to, jakbyś chciał, nie wiem, zabić kogoś? Tak. No dobra, no dawaj. Niech czekam. Się ktoś sam zgłosi. Niech się ktoś sam zgłosi. Dobra, potrzebujemy jednego chętnego. Dobra, i teraz tak, zaraz, bo nie, bo tutaj tuś wyszedł. Dobra, to on był. Dobra, no to mamy chętnego. Dobra, git. Właśnie o to chodziło. Już nie potrzebujemy chętnego, już chętny zginął. Więc tak, myślę, że jak ich jest tutaj troszkę, to możemy na początku zrobić im jakiś, no nie wiem, słodki, walentynkowy parkour, czy coś. Idealnie. Ja mam pomysł, stary, słuchaj, bo ty nie wiesz, ale ja cię uprzedzę. Widzowie na ekstremie to najgorsi parkurowcy, jakich w życiu widziałeś. O ile widziałeś w ogóle złych parkurowców w życiu, to jeszcze nie widziałeś ich. To nie lepiej zrobić prostą drogę? No, wiesz co, niby tak, a niby nie, bo chciałbym, żeby w tym było jakieś wyzwanie, no i też chciałbym, żeby jakaś osoba w tym wszystkim zginęła, bo no ja po prostu ich stary na tyle znam, że ja wiem, że oni zginą. Okay. Więc tak, to jest walentynkowy parkour. Oczywiście, słuchajcie... Oni tu z tymi się spadają na tym... Co? Na co? Bo cię tutaj pościnało. Oni spadają, co? Bo sami spadają na tym sercu. Aha, dobra, ja sobie tutaj buduję dalej mój parkour. Dobra, i powiedzmy, że tutaj będzie wielkie finito parkouru walentynkowego, a więc dobra, jakby tutaj to powiedzieć, trzeba im tutaj to dorobić. Kto ostatni na końcu parkoura przegrywa? Dobra, więc tutaj proszę bardzo, macie zaczęcie i możecie sobie biec, więc teraz zobaczmy, czy będą spadać, a raczej spadać będą na pewno, mi się wydaje, no bo tutaj stary nie ma innej opcji. Zrobimy naprawdę, no już jedna osoba spadła, dobra, jedna osoba mniej. Czy ktoś jeszcze, ojoj, tej fantomy i dwie, trzy spadły, co jest? Ej, dobra, tego się nie spodziewałem, kolejna osoba spadła. O, gademe, to było totalnie nieprzewidywalne. Timeset zero. Ej, kolejne, ile ich pospadało? Patrz! Co? Jo. Ej, jak to jest możliwe, że tyle osób zginęło na tak prostym parkurze? Przecież to w ogóle można sobie na raz przejść i to tak, tyfy, nie wiem, o co im chodzi. Dobra, bo tutaj fantomy dalej latają, a oni tutaj dalej są, więc nie wiem, jakby... A to teraz, żeby było śmieszniej. Dobra, odpadło kilka osób, więc na spokojnie wracajcie tą samą drogą. Dobra, mi się wydaje, że nie muszę mówić, że ich pozabijam, bo oni i tak chyba po prostu sami pospadają. To jest raczej pewne, bo patrz na to, ile ich przed chwilą spadło, no i patrz, już jeden spadł. No, nie wierzę w to po prostu. To jest naprawdę najprostszy... Dwóch spadło, co? Co? Ej, to było mocne. To było naprawdę... O, znowu. No, znowu coś spadł, faktycznie. Co jest? Ej! Ale mało osób. No, dlatego ci mówiłem, że oni są po prostu tak beznadziejni w te parkury, że naprawdę nie wiem. Możemy zniszczyć ten tor parkurowy w międzyczasie. Dobra. Zostało ich tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziesięciu ich zostało. Ej, dobra, to ja mam pomysła. Może zróbmy tak, że zrobimy im dwa stanowiska. Zrobimy, bo tutaj specjalnie tak też
szczepałem, żeby było w miarę dużo dziewczyn i chłopaków, tak żeby było ich porówno. Dobra, weźmiemy sobie różową wełnę tutaj i z tej strony będą tutaj dziewczyny. Dziewczyny na różową, a chłopcy na niebieską. Dobra, musimy tutaj się jakoś podzielić. Ile mamy dziewczyn, ile mamy chłopaków? Ej, popatrz, mamy porówno 5 na 5. Chyba, że nie umiem liczyć, ale nie, no tak patrząc teraz to... Tak, 5 na 5 jest. No, jest 5 na 5. Dobra, girls team, oni myślą, że się będą bić. Nie, dziś walentynki są. Znaczy, są dzisiaj walentynki? Są walentynki. Przynajmniej dzięki to nagrywam. Kochajcie się, Smurf, o co ci chodzi? Ja za Smurfa nie biorę odpowiedzialności, to jest jakiś dziwny chłop z ulicy, którego poczęstowałem bułką i szedł za mną aż do domu. Tak, mam te bułki nawet przy sobie. Jeszcze ich nie zjadł, odkłada na Wigilię. No dobra, więc stary, tutaj jestem naprawdę zaskoczony, bo miałem w zamiarze uszczuplić delikatnie różne chłopców lub dziewczyn, zależy od tego, kogo by było więcej, ale zaraz, bo tutaj jakieś... Zaraz, David? Czy zaraz, David? David jest w chłopakach, dobra, bo już nie wiem, dlaczego ten... Oni stary, no chyba w ogóle romansują są, patrząc na czat. No. Dobra, to zróbmy tak. Kaczka, ty. Kaczka. Chodź tu. No to jest, o dobra, strzelił się, że to chodzi o niego. Book and Quill. Dobra, i teraz tak, zrobimy stary... Tinder. Nie, no to nie będzie tak mocne. Trzymaj to. Musisz napisać walentynkę i wybrać jedną z dziewczyn, która ją oceni. Dobra, myślę, że to jest dość mocne zadanie. I jakby... Dobra, może inaczej, stary. Niech wszyscy napiszą walentynki. Po prostu. Dobra, ale najpierw napisz, potem będziemy gadać co, jak i która. Dobra, wy tutaj też macie, proszę bardzo, to jest dla ciebie, to jest dla ciebie. On tutaj ma dwie książki i to jest dla ciebie. To jest dla ciebie, Alex, masz tutaj, tu. Każdy pisze walentynkę. No i dziękuję bardzo. Nie ma za co, chłopaki, macie okazję pierwszy raz w życiu. Więc tak, no, ktoś by powiedział, że okej, to jest nie fair, bo tutaj dziewczyny będą miały wpływ na to, kto przeżyje, jak to nie, ale niestety, no, życie jest nie fair. Jak w szkole się jakaś dziewczyna mnie skarżyła, to od razu miałem przypał, nawet nie było co się z tego tłumaczyć. Po prostu, wiecie, nauczycielki wolały dziewczyny. O, a chłopcy, przykre, no, to przykre, ale spokojnie. Już nie chodzę do szkoły, już jestem szczęśliwym człowiekiem. Okej, bo stary, ja widzę, że oni tutaj naprawdę jakby podjęli zacięte się... Zacięte pisanie. Już, dobra, to daj. Dobra, stary, ocenimy tą walentynkę i powiedz, dla której to. Dobra, która z nich? Dla tej białej. Okej, dla tej białej. Ok, dobra, przeczytajmy. Jesteś piękna jak kwiat. Jak cię zobaczyłem, to się spociłem. Jesteś taka ładna jak kwiatek latem. Co jest? Oceń, czy jest oks, czy nie. Siema, fajne półponczochy. Dobra, czekaj, bo ona teraz to musi ocenić. A ty, Alex, wracaj. Zaraz. Nie. Ej, zaraz, bo tutaj od 1 do 10 napisz, czy jest ok, czy nie jest. Dobra, tutaj jakby gruba, bo tutaj nie wiem, tutaj jakaś w ogóle druga walentynka poszła, stary. Coś totalnie nie. Nie, o nie. Nie? Piszę walentynkę, jak dobrze ocenisz, to może pójdziemy gdzieś do mojej bazy i co jest? Pozostawię jej Discorda! Co jest? Nie jest ok? Zaraz, bo jakby, czekaj, bo tutaj widzę, że ta Karol Gres nie jest zadowolona, więc no to nie jest ok. Gościu, dobra, ty wypadasz. Oj, ty Smurf też wypadłeś, dobra, nieważne. A co ty powiesz o walentynce, biała dziewczyno? Bo nie wiem, jaki ona ma nick, chyba Halloween Girl? Halloween Girl. Zciepałeś zły. Co z ciepałem zły? Jest tak 7 na 10, czyli jest ok. Chyba jak 7 na 10, ja to na przykład od dziewczyn oceny dostawałem co najwyżej w 2 na 10, no tam to się jest w ogóle. Nie wiem, o co chodzi. Tak, no dobra. Tam ktoś jest. Dobra, stary, ja mam pomysła. No to w takim wypadku, jeżeli jest ok, to wy we dwójkę na zielone. To znaczy ty też, Kaczka. No, jakby ty też. No, dobra, jest git. Więc teraz ty, Panda. Co jest? On nie ma książki? A nie, ma książkę. Dobra. On ma książkę. Ja mam napisane. To dawaj. Dobra, kolejna walentynka, aż się boję tego otwierać. Kocham cię, może i ty mnie. Będziemy razem, aż po starość nasza miłość nie zgaśnie, lecz jeszcze bardziej urośnie. Jesteś urocza, piękna, poprawiasz mi dzień, więc ja ci poprawię tym wierszykiem miłością do ciebie relokcek. O, romantyk. Wiesz co, nie oczekiwałem od nich wyznawania miłości, ja tylko chciałem, żeby byli mili w tych listach i to w sumie tyle, ale no dobra, jak chłopy idą na całość, to nieważne. Dla kogo to? Dla niej? Aha, dobra, on jej różę dał jeszcze, co jest, dobra. Oceń, czy jest ok. Dobra, ona teraz się zaczytuje i
Ja w ogóle kontroluję te treści, okej. Okay. Zanim one dojdą, żeby wiedzieć, że tam na pewno nie ma... Piękna, gadka herbaty, 10 na 10. To dawajcie na zielone. Typer się wkrada spod dołu? Co? Ej, faktycznie, tutaj się coś wkrada. Nie, co? Ej, co jest? Ej, Smurf, tutaj tuś do co tu się most. Stało? Smurf, jak ty to pilnujesz? No dobra, czerwony, ty kolejny. Ej, dobra, bo jakby zaraz, bo oni tam, ta gadka herbaty, ten, ej, bo to chyba nie chcą zrobić ze sfatałem, ale to będzie przykre dla nich, jak się okaże, że obydwoje niedługo zginą. Ale dobra, podpisać nie trzeba. Ej, bo tutaj ktoś był, widziałeś to? Co się dzieje? Tak, widziałem. Okej. Okay. Wybrałem piękną kartkę do ciebie i ją podpisuję, by w tym dniu powiedzieć, że coś do ciebie jednak czuję. Co jest? To jest rymowanka. I to całkiem spoko rymowanka. Dla kogo? Kto to ma ocenić? Dla TP... Aha, to jest ona. To jest ona. Ej, nie jest, czy on znał jej nick. Może ją wcześniej uderzył, by sprawdzić. Oceń, czy jest ok. Wystarczy, że albo jest ok, albo nie jest ok. Jak nie jest ok, to delikwent spada. Mam nadzieję, że przeżyjemy to razem. Dobra, bo tutaj się źle to toczy. Jest ok, czy... Zagadka i herbatka, stary, naprawdę z tym Rexolem, ja nie wiem, ja się aż zacząłem obawiać po wojce, ja zrobiłem. Jest ok, czy nie? Dobra, ej, nie, bo oni jakby Agatka, herbatka i Rexol, mi się wydaje. Nie wiem, jest ok. To na zielone. Dobra, i ostatnia, dawaj. Jakby ten chłop już nawet nie ma wyboru. Po prostu musi dać ostatniej. Kocham twoje imię, w sensie, że to chyba można podpasać pod każdą dziewczynę. Dziękuję za to, że jesteś zawsze przy mnie, za ciepły uścisk twojej dłoni, za to, że... Zaraz, przepraszam bardzo. Czy oni się wszyscy znali wcześniej, bo na to wychodzi. Dobra, stary, nie wiem. Oceń, czy jest ok. Do tej pory była tylko jedna walentynka i bo bardziej jedna dziewczyna, która powiedziała, że jest beznadziejnie i przez co chłop musiał zginąć. Dobra, jakby, no ciekawie. Ciekawie, ona chyba trzeba to pisać. Podoba mi się, jest ok. To dawajcie na zielone. I teraz tak, ja mam pomysła. Słuchaj, dziewczyn jest więcej o jedną, więc trzeba im zrobić dodatkową konkurencję, w której zabijemy jedną z dziewczyn. Niech jakiś chłopak ustrzeli jedną dziewczynę i spadnie na dół. Ej, dobre! Dziewczyny na różową wełnę. Dobra. I teraz tak. Wy, chłopcy, odpowiadacie na pytanie. Smurf, jakiś pomysł na pytanie? Co byście kupili dla dziewczyny na walentynki? To miało być pytanie z wiedzy. W sensie. To miało być po prostu pytanie, na które jest albo poprawna, albo niepoprawna odpowiedź. Ile to 2 razy 2 plus 2? Nie, to już każdy wie. Ile to 3 razy 3 plus 3? O, proszę bardzo. A 3 razy 3 to jest 9 plus 3, 12. Dobra. Miyomi, ty dostajesz łuk i strzały. Stawaj na zielono. A ty już widzę, zrobiłeś do zepchnięcia. Albo nie. Nie. Ja mam pomysła innego, stary. To będzie za łatwe, jakby z takiej celości, znaczy z takiej odległości celował. Okej. Okay. Musisz zestrzelić jedną dziewczynę. Więc no tutaj jakby one chyba się nie spodziewały takiego przebiegu zdarzeń. Więc dobra, zobaczymy, kogo zestrzeliwuje i zabił ją. No dobra, więc jakby teraz mamy wyrównane. Wsadźmy ich do łódek. Powiedzmy, niech będą cztery kolory łódek, bo ich jest chyba tutaj ośmiu, tak? Tak. Raz, dwa, trzy i cztery. Jedna łódka równa się chłopak i dziewczyna. Dlatego widzowie w ogóle, gdyby się zastanawiali, dlaczego tak w ogóle robię, dlaczego to tak dzielę i to wszystko sprowadzam, to dlatego, że z okazji walentynek chciałbym dzisiaj wyjątkowo wyłonić dwóch zwycięzców, czyli chłopaka i dziewczynę. Po prostu. Ostatnie dwie osoby, które przeżyją. Dobra, czy oni się na pewno ułożyli sprawiedliwie, nie, że chłop z chłopem? Chyba nie. Dobra, bo tutaj tylko chodzi o to, żeby, tak jak mówiłem, żeby było dwóch wygranych. No i cóż, myślę, że teraz wyliczanka. Stary, ja mam pomysł. Ja robię wyliczankę, uwaga. Ene, due, rike, fake, enus, deus, cosma, deus i morele, bax. Oj, bo tutaj, przepraszam, bo tutaj jakby wy tutaj, tutaj, o, dokładnie. Dobra, więc mamy jednych mniej. Zostały nam trzy pary, z czego myślę, że śmiesznie by było w sumie zrobić coś, gdzie mogliby się jakoś wykazać bardziej niż szczęściem po prostu, czy znaczy czymś więcej niż szczęściem tylko. Dobra, słuchajcie, teraz zamienimy całe to serce na basen w kształcie serca. Set 7, okej. Okay. Teraz wymienimy wszystkie bloki czerwone, replace, red concrete na water, okej. Okay. I teraz myślę, że może, stary, nie wiem, czy kowadła z nieba zabijają? Powinny, czyli takie bombardowanie z nieba? Powinny. Uwaga, kowadła z nieba. Czemu czarne serce? Dobra, więc oni już raz wiedzą, że tutaj trzeba będzie uważać. Set block, dobra, postawię tutaj i tutaj. Stone, dobra, pyk. I dotąd, pyk. Dobra, więc zobaczmy teraz, jakim tutaj pójdzie. Uwaga, set 00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 0
0000000 Anvil. Dobra, lecą pierwsze kowadła. No, o, lecą, dobra. Lecą kolejne kowadła. Tutaj widzę, że jak ktoś źle... O, a tutaj jedna osoba bardzo ogarnia, bo wyrabia bardzo ruchowo. Okej, okay, coraz bardziej im się kończy tutaj miejsce. Coraz mniej na manewry. Oj, oj, jedna osoba w łódce zginęła. Dobra, próbujemy dalej, stary. Może, wiesz, jakby w kolejnej konkurencji... Oj, oj, znowu jedna osoba zginęła. Chłopaka i dziewczynę. Musicie się połączyć. Wy tutaj jakby wejdźcie do jednej łódki. Czej, czy to jest ta... Czej, bo ten Rexolek? Ten Rexolek stary był w sumie jakąś Agata Herbatka. Czy to ona zginęła? Możliwe, możliwe. Napiszcie coś. Nie, Agatka Herbatka żyje. Batek żyje. O nie, Rexolek zginął! No trudno, no. To nasza jakby dzisiejsza para faworyt się rozpadła. Tak bywa. Spoko, będzie inna. Zawsze jest inna. Dobra, to ja myślę, że teraz możemy zrobić im stary wyścig normalnie w tych łódkach walentynkowy, ale zrobimy to troszkę inaczej. W sensie, okay, wydaje mi się, Smerf, że fajnym pomysłem będzie, jeżeli oni będą pływać dookoła serca po prostu. Dookoła serca. Dookoła okay, serca, no. Dobra. No, no, to jest w sumie brzmi dobrze. Ja to szybko tutaj zrobię. Jaka wielkość? Ja już tutaj popatrz, już tutaj mam w sumie to porobione. Replace 7 na 0. Replace Anvil na 0. Zaraz, bo ty tutaj, co ty zrobiłeś, Smurf? Mógłbyś to usunąć? Ty tutaj jakby troszkę popsułeś moje plany. Nie, no to będzie po prostu kwadratowe. Będzie git, jak będzie kwadratowe. No dobra. Ale czekaj, bo tu jest Broken Anvil, jak to się nazywa? Ja już to ręcznie usunę. Dobra, to... Aha, Chipet Anvil. Chipet Anvil 0. Pyk, dobra. Cyk, cyk. Jest git, jest git. Czemu tu jest tylko wadę? Zapytała Halloweener. Chyba dopiero teraz ogarnęła, co się stało chwilę temu. Dobra, tutaj buduję linię. Dobra, wszyscy na linię startu. Startu. O, dobra, ja widzę, że tutaj robisz już jakieś przeszkody delikatne, tak? Mogę prowadzić, tutaj widzę, że Halloweener zaoferowała, że chyba będzie lepiej jeździć. Znaczy pływać w sumie. A co jakbyśmy tutaj dali w kilku momentach magma block? O, żeby ich powyrzucał, bo to chyba tak powinno działać, nie? Czy coś? Ja tam nie wiem, ja się nie znam, ja tu jestem nie, tylko... Nie, to się niszczy łódkę, a żeby w górę leciało, to musisz Soul Sanda. Aha, dobra, dobra, nieważne. To podmień na Soul Sanda, to w sumie zaraz podmienimy komendą. Dobra, podmieniam na Soul Sanda i teraz powinno być git. Kto ostatni dotknie czerwonej linii na końcu odpada? Albo raczej kto pierwszy dotknie, ten wygrywa. Dobra, więc uwaga, oni są tutaj gotowi i uwaga, let's go! Zobaczmy teraz, jak im tutaj pójdzie. O, ja widzę, że tutaj takie jakieś zawirowania zrobiłeś, kurde, Smurfik. Dobra, już zostaw, że oni się przycisnęli i płyną. I na początku widzę, że prowadzi kaczka z Halloween Girl, z tego co kojarzę, bo ona chyba miała taki nick. No i dobrze biorą zakręty, ale tamci siedzą im na ogonie i chyba wydaje mi się, że zwycięzców już mamy i tak właśnie mamy. Dobra, więc ty tutaj umierasz, ty tutaj też niestety umierasz, a wy zostaliście wygranymi. Zostaliście wygranym, wygranymi, czy coś. Dobra, ja stary wiem, skomponuję im shulker boxy, die ender chesta, skomponuję im, no tak, dobra, netherite, powiedzmy jeden blok netherite'u, to shulker box i coś na osłodę, o, niech będzie ciasto, proszę bardzo, więc tutaj mamy pyk, dobra, to dla ciebie i to dla ciebie, to dla was, są tutaj te rzeczy, są tutaj te rzeczy, dobra, więc oni sobie to mogą wziąć i tak to by wyglądało, słuchajcie, to był walentynkowy, kto ostatni zostanie, wygrała Halloween Girl i Batex, ustawcie łapkę w górę, do jutra, cześć.